Hej, Pete! Pracuję nad podaniem do koledżu i chcą, żebym napisał tu coś o sobie. Musisz się zareklamować. Najgorzej. Jakieś sugestie? No, pomyślmy. Cześć, jestem Peter Parker. Mam 25 lat i licencjat w dziedzinie biofizyki. I kocham najlepszą kobietę na świecie. Całkiem skromnie. Która jest najlepszą dziennikarką w mieście? Raczej. MJ rządzi. W życiu staram się kierować zasadami, które wyznawała druga z najlepszych kobiet. Moja ciocia May. Teraz jeszcze skromniej. Nieźle. A jakiś czas temu ukąsił mnie radioaktywny pająk, który obdarzył mnie supermocami. Nie mogę tego napisać. Ej, no przecież ja tu jadę na pełnym spontanie. Wykorzystywałem moce, żeby chronić miasto i powstrzymywać licznych złoczyńców. Jak mój mentor, dr Otto Octavius. Jego dawny kumpel Norman Osborn zamknął jego laboratorium. Otto w odwecie użył broni biologicznej. W końcu zdołałem powstrzymać Otta, ale nie obyło się bez strat. To było całkiem niezłe, ale ja nie jestem Peterem Parkerem. Dokładnie. Jesteś Miles Morales. Masz 17 lat i uczysz się w Brooklyn Visions Academy. Co jeszcze? Chyba to... Od czasu do czasu pomagam mojej mamie w pracy w Harlemie. Jest radną, nazywa się Rio Morales. I podoba mi się jedna dziewczyna. Jest niezwykła i inspirująca, a w dodatku to najlepsza artystka w mieście. I mnie też ugryzł radioaktywny pająk, który dał mi supermoce. Bycia Spider-Manem uczył mnie stary pająk. Ale tego, jak być bohaterem, nauczył mnie tata. Zginął z rąk Martina Lee w zamachu na ratusz. Staram się zmieniać świat na lepsze, bo tak postępowałby mój tata. Bywa ciężko. Nawet mając supermoce, nie zawsze możemy ocalić naszych bliskich. Choć bardzo byśmy chcieli. Ale bohaterowie nigdy się nie poddają. I ja też się nie poddam. Nie wiem, stary. Nie mogę pisać o sobie, nie wspominając o Spider-Manie. Pewnie, że możesz. Musisz tylko... Wiesz, może jednak zacznij od nowa. Gotowe. Wszystko gra? Obiecaj mi coś. Co zechcesz? Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Chciałbym się chociaż pożegnać. Nie zamierzam cię stracić. Nie pozwolę ci odejść. Czegoś mamy dzwonek. Siadamy. Jestem! Dzień dobry, uczniowie. Jest dziś z nami nowy nauczyciel. Cześć. Jestem Pete... Pan Parker. I mamy dziś ogromne szczęście.
Bo jesteśmy na fizyce, a fizyka jest świetna. Zastanawialiście się, jak insekty i ptaki, gady biegają po wodzie? Dwa słowa. Napięcie powierzchniowe. Łazienka? Dobrze? W tym napięciu chodzi o kohezę. Współczynnik napięcia powierzchniowego, gamma, to stosunek siły działającej stycznie do powierzchni cieczy, F, do wartości L, czyli długości brzegu tej powierzchni. Czy ktoś... Ja... Potrzebuję pomocy. Pan Morales, tak? Na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? Otóż nie. Dobrze, więc, klaso, rozdział 4 lub 5. Czytajcie. Miles potrzebuje tej pracy. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie, wylecę. No wiem, ale musisz to zobaczyć. Marko, dlaczego dziś? Na bank mnie wyleją. Dyrektor Evans już jest wściekła za to spóźnienie z rana. Stary, mówiłem, żebyś był na czas. Dobra tam, zaraz będziemy z powrotem. No świetnie, bo mam spotkanie w sprawie podania o przyjęcie do koledżu. O, skończyłeś esej? Nawet nie zacząłem. O, to lećmy do miasta i jak najszybciej zajmijmy się Marko. Zjawcie się szybko w centrum. Jesteśmy w Brooklynie! Jameson wysłał cię w teren dla Bugle? Nadal nie wierzę, że JJJ jest twoim szefem. Podoba mi się nowy system. Niedługo zrobisz z nim porządek. To co robimy z Marko? Od ostatniego starcia minęły wieki. Według świadków biegł przez Broadway, coś wykrzykiwał. Ponoć zdawał się wściekły, obłąkany, szalony. Ludzie do niego mówili, ale nie chciał słuchać. O rety, bo byśmy zdołali go uspokoić. Widziałam już takich obłąkańców. Uważajcie. Dobrze, że teraz jest nas dwóch. Powodzenia. Dzięki, MJ. W sumie przydałby się nasz nowy wynalazek. Nie ma mowy. Nie testowaliśmy go. To prototyp. Masz go, prawda? Bez komentarza.
Może spróbuj jogi! Widocznie bardziej pilates. Taki miałeś pomysł? Nie mówiłem, że będzie dobry! To miał być całkiem normalny dzień. Nauka fizyki, niezręczne rozmowy w pokoju nauczycielskim. Wszyscy schodami! Mam cię! Spidermanie! Dasz radę przejąć tę przesyłkę? Jest dość silna! Robi się! Mini Marco? Też bym tak chciał. Odstawiłem pana kaciarza, a w nagrodę upadł mi kombinezon. Przyzwyczajaj się! Sandman właśnie wyżygał nowych kumpli. Szybko? On tak może? Najwyraźniej! Potrzebuję cię tu! Albo... To nie brzmi za dobrze. Stare badania Otta naprawdę się przydały. Zaraz będę. Jak się trzymasz? Miles, dzwoniła dyrektor Evans. O nie! Wywalą mnie ze szkoły? Hej, ty tylko bagarujesz! Ja porzuciłem uczniów w trakcie ogólnomiejskiego kryzysu! No, tak przechlapane! Sandman! Nie cierpię tego imienia. Wiem, że jesteś na mnie zły! Ciebie to nie dotyczy. Daj mi spokój! Chcę ci pomóc! Ale najpierw zaboli. Strzelaj!
blisko! Pożyczę trochę piachu! Ktoś tu zamawiał wodę? Tylko żyć normalnie, jak inni ludzie. Nie tędy droga, Marko. Dla takiego jak ja nie ma innej drogi. To się wymyka spod kontroli! Pete, co się stało? Jestem na zewnątrz! Po prostu idź dalej, spotkamy się na dachu! Ten zbiornik to nasza jedyna szansa! Mogę iść tylko w górę. Jesteś, Pete! Zostań w środku! Chyba jest zajęty. Bez tamtego zbiornika z wodą to będzie długi dzień. Ruszaj się, Miles! Jeszcze nie wszystko stracone! Teraz już za późno. Proszę!
nie może budować zamków z piasku! Mamo! Wszystko w porządku? Jestem Speedem! Wiem! Jesteś na każdym kanale! Jadę do centrum pomóc z zapleczem i zapasami. Ganki zastępuje się w szkole? Tak! Ale później mam to spotkanie w szkole! A dyrektor myśli, że... Słuchaj, ja z nią porozmawiam. Nowy Jork cię teraz potrzebuje! Ale mam fajną mamę! Proszę, bądź ostrożny. Sekiero, Michu. Mama ma rację! Nie możemy zawieść miasta! Spidermana. Dobra, później pokłówkujesz, Miles. Skup się.
Miles? Twój ulubiony. Jakieś pomysły? Czas na dalszy ciąg lekcji. Lekcje? Burza Marko generuje sporo elektryczności! Co się stanie z napięciem w powierzchniowym piasku, jeśli zwiększymy napięcie? Fulgury! Jak w przerażeniu słowosów! 5 z plusem! Woń dość dużo energii, a ja w niego strzelę! Chcesz, żeby palnął we mnie zbioru? Dasz sobie radę? Będę musiał sprawdzić! Mam piasek wszędzie.